Teza Duchema o metodzie i historii metody fizyki. Najwyższy ideał nauk ścisłych to poznać co jest prawdziwe i pewne, odsuwając przy tym spekulacje i wymysły. Dobrze udało się ten ideał zrealizować w najważniejszych teoriach fizycznych w historii. Po pierwsze, teoria taka pozwala obliczyć i przewidzieć szereg nieznanych faktów, których nie moglibyśmy poznać w inny sposób, co upewnia nas, że faktycznie teoria odpowiada pewnym prawdziwym zależnościom między wielkościami. Ta sama własność pozwala również na rozwój technologii, gdyż możemy dokładnie obliczyć, jak będzie działać dane urządzenie i dobrać idealne parametry i projekt. Po drugie, zdarzało się, że nawet gdy postęp fizyki doświadczalnej zmusił teorię do modyfikacji, ta była na tyle precyzyjnie i uważnie sformułowana że nadal zachowała poprawność w swoim zakresie poprawności, jedynie okazując się szczególnym przypadkiem teorii bardziej ogólnej i dokładnej. Oto więc dobra teoria fizyczna realizuje najlepszy wzorzec wiedzy naukowej, nie tylko dając nam wielkie poznanie świata, ale upewniając również, że jej treść w całości jest prawdziwa, a nie tylko zawiera ziarno prawdy. Ta ostatnia cecha jest kluczowa dla postępu fizyki. Redukuje marnotrawstwo i szukanie po omacku. Jedna prosta, prawdziwa teoria w jasny sposób toruje drogę kolejnym teoriom, bardziej złożonym i dokładnym, stając się ich budulcem i fundamentem i tworząc wzorzec ściśle inkrementalnego wzrostu wiedzy. Ten wzorzec nie był jednak zawsze realizowany. Wśród tych, którzy go realizowali, można wskazać Newtona, Eulera czy Ampère. Odejść zaś od niego łatwo nie zachowując dostatecznej precyzji myśli. Mieszano bowiem teorię fizyczną ze spekulacjami i ideologią. Skutkiem czego rusł wokół teorii bagaż dalekosiężnych spekulacji, zacierając przy tym coraz bardziej granice między fizyką a niefizyką i kierując przez to fizykę na błędne tory. Pytanie o szczegóły metody fizyki jest więc ważne. Liczni autorzy lubią podkreślać, że nauka opiera się na doświadczeniu, ale to wiele nie pomaga. Prawie wszystkie dociekania ludzkie opierają się jakoś na doświadczeniu, Liczy się raczej sposób, w jaki ta czy inna dziedzina się opiera na doświadczeniu. W fizjologii badacz zajmuje się zestawem faktów i relacji łączących obiekty, które bezpośrednio obserwuje. Na przykład połączenia nerwowe dłoni pozwalają pacjentowi ruszać palcami, a jeśli połączenia te będą przerwane, to pacjent straci czucie i władzę w palcach. W fizyce jednak nie sposób postępować tak samo. Fizyk przez złożone i wysoce abstrakcyjne konstrukcje, Przypisuje zjawiskom liczby i symbole, po to, by połączyć te symbole w równania opisujące rzeczywiste prawa natury. Fizjolog nie spodziewa się znaleźć praw tego samego rodzaju i nie idzie też w ślady fizyka, gdy fizyk zakłada, że odkryte przezeń prawa są niezmienne i obowiązują uniwersalnie w całym świecie. Ciało pacjenta to system bardzo złożony i w części niezrozumiały. Aleczenie wymaga także podejmowania decyzji w obliczu niepewności i ryzyka. Reasumując, by osiągnąć eksplozywny postęp, fizyka wypracowała pewną głęboką odmienność od innych nauk przyrodniczych. Jedne aspekty metodologii spotkała wielka rozbudowa, inne zaś usunięto w cień. Oto najważniejsze zagadnienia metodologiczne fizyki: jak tworzone są wielkości fizyczne. Co to jest teoria fizyczna, co jest jej składnikiem, a co nie? Jak i dlaczego teoria fizyczna może być uzasadniona przez doświadczenie? Jak i dlaczego teoria fizyczna może być zastosowana do nowych zjawisk? Jest jasne, że odpowiedź nie jest prosta i że jest również bardzo istotna. Żadna starożytna kultura nie wytworzyła zaawansowanej fizyki, a ci nieliczni, którym udał się jakiś postęp, prędko utknęli. Równocześnie inne nauki rozwijały się bardzo dobrze. Skąd więc narodziła się fizyka? Oto parę kluczowych zasad czy obserwacji, które odpowiadają na powyższe zagadnienia i które utorowały jej drogę. Po pierwsze, wielkość fizyczna jest zestawem abstrakcyjnych analogii i założeń. Owszem, niektóre wielkości można stworzyć trywialnie, jako miary długości, wagi, kąta, itd., co udało się już starożytnym, i zostało zaadaptowane przez starożytną naukę. Inne jednak nie. Na przykład temperatura jest konstrukcją pewnych zbiorów, klas równoważności. Ciał tak samo ciepłych, którym przypisuje się liczbę w taki sposób, że ciała gorętsze mają większą liczbę niż wszystkie ciała od nich chłodniejsze. Pojęcie cieplejsze gorętsze. Wymaga dalej hipotezy, że ciała w kontakcie ze sobą zbliżają się do tej samej temperatury według relacji proporcjonalności, pomiar temperatury, wymaga zaś przyjęcia jeszcze innych procesów fizycznych, na przykład rozszerzalność cieplna. Tak oto wielkość fizyczna jest abstrakcyjną interpretacją teoretyczną. Po drugie, teoria fizyczna w swojej najlepszej formie jest opisem porządku między mierzonymi wielkościami masą a siłą grawitacji, ciśnieniem a temperaturą itd. Tak sformułowane teorie odkrywają to, co pewne i potrzebne, bez zbytecznych dodatków. Szukanie obrazów, wyjaśnień i intuicji na gruncie teorii nie jest skuteczne. Co widać po tym, że wiele razy takie wyjaśnienia i obrazy zostały obalone, gdy tylko postęp fizyki eksperymentalnej doprowadził do modyfikacji teorii. Po trzecie, dowolna teoria spełniająca powyższy warunek jest dopuszczalna, o ile tylko jest potwierdzona przez doświadczenie. Każde prawo fizyczne bowiem może być zmodyfikowane na wiele sposobów przez zmianę parametrów, modyfikację równań. Tworząc wielką liczbę podobnych praw. Tylko doświadczenie to jest dokładne predykcje, może rozsądzić, która z tych teorii jest poprawna. Żadne teorie fizyki nie są koniecznością logiczną, ani też nie wynikają z samego rozumu, wbrew opinii, na przykład filozofów oświecenia. Po czwarte, teoria fizyczna opisuje porządek uniwersalny i niezmienny w czasie. Inaczej mówiąc, Teoria fizyczna działa w każdym miejscu i w każdym punkcie czasu tak samo. Interpretując na gruncie teorii pewne zjawisko i potwierdzając poprawność naszego opisu przez dokładne predykcje, wiemy, że identyczne zjawisko gdzie indziej też może być tak samo opisane. Mając na uwadze ograniczoną dokładność i umowny charakter teorii, nie należy sądzić, że teoria fizyczna zadziała tak samo dobrze w innej skali, dla innych zjawisk i z większą precyzją pomiaru. Historia nauki pokazała wiele razy, że takie założenie nie musi być prawdziwe i wymaga przetestowania przez doświadczenie w każdym konkretnym wypadku. Oto są fundamenty metodologiczne fizyki. Skąd się one wzięły? Nie ma żadnego innego źródła tych tez, niż teologia scholastyczna i powiązana z nią filozofia, którą dalej przejęli architekci nauki XVI i XVII wiecznej. Według Księgi Mądrości, rozdział 11. Bóg wszystko uczynił według miary, liczby i wagi, co wyraźnie pomaga rozważać wszelkie zjawiska w analogii do miary i wagi. Scholastycy z XIII i XIV wieku zastępują jakościowe formy abstrakcyjnymi wielkościami, rozważając np. ilości ciepła, ilości ruchu, pochodne wielkości po czasie itd. Zrywa to Arystotelesową zasadę że jedyne istotne ilości w naturze to takie naturalnie istniejące jak długość czy objętość. Orem rozwija prymitywny graficzny rachunek różniczkowy i całkowy, stosując go do kinematyki, a Buridan opisuje teorię impetu, ilości ruchu. Objawienie wskazuje, że Bóg stworzył uporządkowany i zrozumiały świat. Ale zarazem wskazuje też drugą zasadę stawiającą tamę zbytniej ufności w rozumowe spekulacje. Jest nią teza o przygodności. Jeśli wyobrazimy sobie dowolny, niesprzeczny zestaw praw fizyki, to może istnieć wszechświat, który takie prawa realizuje, bo Bóg mógłby go stworzyć. W efekcie prawie żadne spójne hipotezy nie są niemożliwe a priori a żadne prawa natury nie są konieczne i nie są udowodnione samym tylko rozumem, bez doświadczenia. Zasada ta pod koniec XIII wieku pozwoliła scholastykom na głęboką modyfikację fizyki Arystotelesa, jak również na zerwanie zwierzeniami starożytnego poganizmu, wiarą w organiczny, ożywiony świat, wiarą w wieczne powtarzanie się wszystkich wydarzeń wpływem ciał niebieskich na wydarzenia na ziemi. Księga Syracha, rozdział 16, wskazuje, że uporządkowanie świata jest niezmienne i uniwersalne i odróżnia porządek nieożywiony od istoty żywych. Na tej obserwacji, na tym, że Bóg istnieje poza światem stworzonym i na wierze w racjonalne uporządkowanie stworzenia oparli się żyjący w VI wieku chrześcijanin Jan Filopon i aktywny w późnym średniowieczu Jan Buridan. Rozwinęli doktrynę, że niebiosa rządzą się identycznymi prawami, jak rzeczy ziemskie, wbrew typowym poglądom pogan, a Bóg przy stworzeniu uporządkował i puścił w ruch ciała niebieskie, nadając im ilość ruchu. Motyw racjonalnego stwórcy, który wszystko uporządkował z finezją, pojawia się dalej u nowożytnych naukowców, na przykład Newtona, a także Eulera i Maupertuisa którzy uzasadniają nim swoje odkrycie zasady wariacyjnej. Jednocześnie wpływ tezy o przygodności chroni teorię przed spekulacjami, które nie wynikają z doświadczenia i z powyższej metody. Oto jedyne źródła metody naukowej fizyki. Alternatywy nie ma, bowiem inne dominujące nurty filozofii zainteresowanej fizyką okazują się być błędne w opisie fizyki. Oświeceniowy mechanicyzm przypisywał absolutną wartość prawom mechaniki, nie spodziewając się, że powstanie wiele innych teorii fizycznych niż mechanika. Pozytywizm usiłował udowodnić jedność metody naukowej wszystkich nauk, nie uznając odmienności metody fizyki.